i witaj. I bardzo się cieszę, że jesteś. W niedzielę rano o 9:00. Twoja obecność na tym temacie, który właśnie widzisz, podopieczny z depresją, jak mu pomóc, mity, świadczy o tym, że jesteś świadomy, że się troszczysz o istnienie i że chcesz je rozumieć. A to jest taka mikstura, która pozwala uratować czyjeś życie i pozwala nadawać też sens życiu. Nie podejmowałabym się mówić, gdyby nie obecność tych, którzy pomogli mi w moich własnych zmaganiach z depresją. Czyli tu już mogę odpowiedzieć na pytanie Edyty, że tak ja przeszłam depresję. Gdyby też nie obecność moich podopiecznych, a są wśród nich tacy, którzy są w procesie leczenia, u których depresja nawraca, a są też zdrowi, którzy akurat mają takie szczęście, że ten temat ich nie dotyczy. I wszyscy wy, moi podopieczni, tu chciałam też wam podziękować, utrzymujecie mnie w takim poczuciu, że jestem po prostu przydatna i nieustannie mnie inspirujecie do pracy. Jesteście moim boosterem. Za co dziękuję. Możemy przejść do planu dzisiejszego. Kiedy to jakbyś mogła? Super. Wolno działam, ale staram się. Weźmy się jeszcze troszkę niżej. O, dobra. I za chwilę ci poproszę, żebyś wróciła do tamtego. Dzisiaj punkt pierwszy to mentalny nóż i to teraz neuroprzekaźników, czyli dlaczego takie powiedzenie jak do kogoś przecież nic ci nie jest i masz doła, to idź sobie pobiegaj, to najgorsze, co możesz powiedzieć. Punkt numer dwa, depresja to nie smutek. Czym w takim razie jest? Tych objawów będzie więcej, na pewno nie będą trzy, to już mogę wam zdradzić. Depresja nie ma twarzy, punkt numer trzy, jak rozpoznać jej maski. Punkt numer cztery, czy trening może wyleczyć depresję i jaki trening dla osoby odczuwającej symptomy depresji. Zwłaszcza to pytanie pierwsze, mam nadzieję, że jeśli brzmi to dla ciebie kontrowersyjnie, to bardzo dobrze, bo tak mam brzmieć. Punkt numer 5, wyzwalacze depresji, czy da się przed nią uciec. I punkt numer 6, certyfikowany trener personalny jako pomoc w walce z lękiem i strachem. I możesz chyba tak, jakbyś mogła chyba wrócić do tego. Jeszcze tylko powiem o technicznej sprawie, że rzeczy, które będę tutaj przytaczać, pozostają anonimowe. Będą wypowiedzi moich podopiecznych, które będą anonimowe, ale będę w uproszczeniu używać rodzaju męskiego, żeby ten przekaz był szybki i prosty. Zanim o tym, co widzicie, co widzisz, to wyobraź sobie lato i wyobraź sobie ciepły wiatr i morze, słońce i środek czerwca, żagle w Chorwacji, do tego w takim miejscu realizujesz swoje marzenie. Organizujesz obóz sportowy. I co? I to wszystko cię nie cieszy. I to wszystko przestaje mieć znaczenie. I do tego tracisz apetyt i nie chcesz rozmawiać, nie chcesz się ruszać. I twoja aktywność fizyczna jest obniżona. Zaczynasz czuć lęki, zaczynasz czuć się winny, czuć się nieważny i wracają jakieś dziwne, nieprzyjemne, niepotrzebne wspomnienia i nie wiesz, dlaczego nie możesz zasnąć, dlaczego budzisz się bez odczuwania żadnej emocji. Jeśli udało ci się i wczułeś się w ten krajobraz, to brawo, bo jesteśmy w mojej głowie rok temu, kiedy doświadczyłam nawrotu depresji. I jak to się stało? Poćwiczymy razem. Spójrz na te dwa kwadraty i powiedz mi, który jest ciemniejszy.
Może Edyto, możesz się włączyć i powiedzieć. Dla mnie, który jest ciemniejszy, ten po prawej stronie. Dobrze. Dam ci jeszcze... Jeszcze nożące. I dam tobie, tam ludziku po drugiej stronie kamerki, szansę, żeby odpowiedzieć drugi raz. Możesz sobie zasłonić dłońmi te kwadraty, a właściwie to zasłonić tło, tak żeby te kwadraty zostały same. To samo pytanie zadałam też wczoraj na swoich social media, na Instagram Prehab Skate. I tutaj teraz czy tobie zobaczę. Tak. Większość odpowiedziała zdecydowana, bo prawie wszyscy poza jedną osobą, tak jak ty, a jedna osoba powiedziała, że te kwadraty mają taki sam kolor i wiesz co? I to jest dobra odpowiedź. Te dwa kwadraty mają taki sam kolor. Fajne, co? Czyli my wszyscy, 99%, mamy problem z odróżnianiem kolorów? Nie, to jest zdolność. To nie jest problem, tylko to jest niesamowita zdolność naszego mózgu. Twój mózg prezentuje ci inną wersję rzeczywistości i można to wykorzystać w dwie różne strony może ta niesamowita zdolność umysłu pójść, bo być może dzięki takiej zdolności jesteśmy w stanie pokonywać jakieś kosmiczne odległości i w tym momencie, jak my tu sobie siedzimy, to sonda przeleciała przez potężną erupcję Słońca. Ta sonda Parker Solar Probe ostatnio, jakieś takie 2 miliony stopni Celsjusza i do tego jeszcze nagrała z tego filmik i pewnie jeszcze wrzuciła na swoje social media. A teraz pomyśl, że ten sam niezwykły mózg, który był w stanie zbudować taką sondę, takie cacko, które się nie spaliło blisko Słońca, potrafi też pogorszyć wizję rzeczywistości i przypisać jej obraz, który nie istnieje. Przypisać jej wrogość, przypisać jej zagrożenie. Zabrać swojego życia sens, a dożylnie zaaplikować infuzję z ogarniającego lęku, a potem jeszcze w końcu zaaplikować poczucie nicości, totalnej pustki. I zamiast do Słońca docierasz do czarnej dziury. Jak bym cię mogła poprosić o kolejny slajd? Oto. Dalej? Dokładnie, dalej, bo to przecież nic ci nie jest i masz doła, pobiegaj. To jeszcze będę do tego wracała, ale mam nadzieję, że to wybrzmiało. A troszkę do góry? O, dobra, wybrzmiało przy tej mojej chorwackiej opowieści. Begin with the end in the mind. Depresja to nie smutek. Jakbyś mogła teraz przyjechać też w dół. Tutaj mamy dwa żywe przykłady. To się rzadko zdarza, żebyś mógł zobaczyć takie naprawdę z krwi i kości dowody na to, jak ten mózg osoby, która została dotknięta depresją, widzi rzeczywistość. Po lewej stronie mamy fragment z pamiętnika, gdzie jest napisane, to jest takie odczucie 24 godziny na dobę, że rzeczy, które mnie definiowały, których robienie mnie definiowało, wyrażało, już tego nie robią, takie nie są. Są za mgłą, są obojętne, uśpione, odżywiają czasem, kiedy zajmuję się czymś durnym albo niedurnym, ale na chwilę, na 20 minut, na 40 minut, a pozostałe 23 godziny. Czuję byle jakość, brak sensu, pesymizm, pogardę, smutek i nic. A po prawej stronie mamy dwie odpowiedzi z testu, który mierzy
poziom depresji, czy stwierdza, czy ta depresja jest lekka, czy ona jest poważna. Akurat tutaj jedno pytanie dotyczy, to jest po niemiecku, jedno pytanie dotyczy zainteresowania, takiego wyrażania zainteresowania. Odpowiedź została zaznaczona, że interesuje moje zainteresowanie innym człowiekiem i różnymi rzeczami zostało utracone. Straciłem większą część zainteresowania drugim człowiekiem i rzeczami. A druga odpowiedź to poczucie własnej wartości i tutaj ktoś zaznaczył, że porównywanie się z drugim człowiekiem sprawia, że czuję swoją wartość znacznie obniżoną, czuję się zdecydowanie mniej wart. Jakbyś mogła wziąć teraz też na dół. Dzięki. I to są właśnie te czerwone flagi, takie podsumowane na razie ode mnie. Depresja to maksymalny chroniczny stres. To jest w ogóle przedsionek depresji. To bezwartościowość, utrata poczucia wartości, to taka istota i punkt wyjścia i nawet punkt ciężkości depresji, bo spadek poniżej zera poczucia twojej własnej wartości zmienia łączącą ciebie relację samą ze sobą na taką bardzo okrutną. I daje też mocne kwestionowanie własnej osoby. Czerwoną flagą jest też izolacja. I to ja osobiście izolowałam się nie tylko unikając wzroku na ulicy ludzi, których nie znałam, ale unikałam też najbliższych, przez co trudniej było im udzielić pomocy. To jest bardzo czerwona flaga. Kolejną jest utrata zainteresowania. Jest poczucie winy, brak odczuwania przyjemności, poczucie winy, pesymistyczne postrzeganie przyszłości, utrata emocji, utrata wiary, bo podczas depresji nie wierzy się w nic, bo jeśli człowiek traci wiarę we własne istnienie, to nie jak mógłby potrafić uwierzyć w cokolwiek innego. W ogóle jeszcze odsyłam do historii Chestera Benningtona, to jest lider zespołu Linkin Park, którą opowiada jego żona, ta Linda, i opowiada już po tym tragicznym odebraniu sobie życia przez muzyka, to jeszcze też w kwestii tej izolacji od właśnie również najbliższych, głównie najbliższych osób. Czerwoną flagą są też takie lękliwe i krążące w kółko cały czas nawracające, nie dające spokoju myśli 24 godziny na dobę, przerywane snem. Ogromne trudności w koncentracji, może być bezsenność, chociaż akurat mnie to nie dotyczyło i ja mogłam spać. Lęk, niepokój, ogromne trudności w koncentracji, coś nie widzę, bezsenność, zaburzenia apetytu. Mogą być, nie muszą, w moim przypadku to była znaczna utrata wagi, w stosunku do dzisiejszej to było jakieś 9 kilo. Takie rzeczy. Jakbyś mogła przesunąć dalej, bo tu mam jeszcze jeden rodzaj czerwonych flag, to są wypowiedzi. Znowu z pierwszej ręki. Osób, które historię poznałam. Czy tu jest jakaś moja? Już nie pamiętam. Przeczytam, myślę o samobójstwie, ale nie wiem, chyba tego nie zrobię. To trochę tak, jakby mnie nie było, taka z automatu, z jakiegoś przymusu zewnętrznego, czy wpojonego w dzieciństwie schematu wykonuję obowiązki. Depresja to refleksyjność, to wtedy, kiedy refleksyjność jest na takim bojaźliwym poziomie, że jej nie ma. Okres małej baczności na siebie. Od Wigilii jest ciężko, dopada beznadziejna i brak motywacji, jestem przeszkodą.
Ta wielka rana powolutku się zamyka, ale jak jeszcze długo, nie wiem. I wszystkie moje komórki krzyczą ze strachu. Teraz zaczęłam ten slajd od tego, że depresja nie jest smutkiem. Depresja oczywiście jest też obniżonym nastrojem i osoba, która jest ją dotknięta, może nam się wydawać smutna, ale bardzo mi zależy na tym, żebyś otworzył się na takie rozumienie, że narracja, że depresja to tylko smutek, zmniejsza szansę na wyzdrowienie. A mój własny przypadek z kolei tego chorwackiego słońca obala, wiem, że wynikający z dobrego serca, ale przynoszące odwrotnie niebezpieczny skutek stwierdzenie, że jak jest ci smutno, to nie wygłupiaj się, albo właśnie nie pobiegaj, nie udawaj, czy inne. A dlaczego to jest niebezpieczne? Bo odbierałam takie sygnały osobiście i to zupełnie niezamierzalnie. Wcale nie chciałam ich tak odbierać, ale odbierałam je jako umniejszanie wartości tego, co przeżywam. Ergo wartości swojej. A już wiesz, że bezwartościowość to punkt wyjścia i ciężkości depresji, więc takimi stwierdzeniami możemy nie pomożemy. Ale żebyśmy tutaj wszyscy od tych mocnych stwierdzeń nie umarli i żebym ja też nie umarła opowiadając, just don't die while telling the story, jakbym cię mogła, tak. Dalej, jedziemy dalej. To nie aż tak daleko. Depresja nie ma twarzy, czyli punkt trzeci, jak ją rozpoznać, czyli kiedy wywaliło ci korki. Jeszcze fajną rzecz powiedział Robert Rutkowski i bardzo lubię tę jego narrację, bardzo, bardzo, że czy wiesz, jaka jest największa fabryka chemiczna na świecie? I to jest twój mózg. A tutaj jeszcze neurolog Kaja Nordenben, do której prac sięgałam, jak szukałam odpowiedzi na pytanie, co mi się stało, stwierdziła, że prawdopodobnie depresja jest wywołana przez setki, może nawet tysiące różnych zaburzeń chemicznych w mózgu. A jakbyś mogła wziąć dalej? Dobra, to nie, to jeszcze wróć. Czyli tutaj chcę powiedzieć, już wiem, o tej swojej... O chemii, o szejku neurochemicznym, który się wylał i który się nie odżywia. Moja propozycja zrozumienia depresji powstawała przez ostatnie lata i powstawała równolegle do uświadomienia sobie obecności depresji w moim życiu w ogóle i bardzo możliwe, że to, co teraz spróbuję nakreślić po swojemu, jest niekompletne, ale na dziś wydaje mi się, że to sobie poukładałam na tyle, ile potrafię. Depresja wydaje mi się, że przede wszystkim jest niezrównoważonym postrzeganiem własnego siebie i odbiorem rzeczywistości. I te przywołane zdania, mam nadzieję, że to podbiły. Ja nie widziałam rzeczywistości w realiach procesu i nawet nie widziałam jej na osi czasu. Przyszłość była udręką, która się nie chciała odczepić. Nie odnajdywałam siebie w teraźniejszości i absolutnie pesymistycznie postrzegałam przyszłość. To taki pierwszy punkt. A oczywiście ta rzeczywistość wcale taka wroga nie była, ale to dopiero teraz widzę z perspektywy czasu. Punkt drugi to, co może nie jest takie oczywiste w rozumieniu depresji, co też ja zrozumiałam z perspektywy czasu, to, że depresja zmienia i to niezależnie od woli dotkniętego depresją, to w jaki sposób ta osoba się komunikuje, w jaki sposób ja się komunikowałam, bo przestaje być sobą. Na przykład przestaje odpowiadać na pytania i ktoś by mógł pomyśleć, że ma zły dzień albo ma zły tydzień, zły miesiąc, czyli generalnie z gburem.
A tymczasem tej odpowiedzi nie ma, bo nie ma zainteresowania, bo kabel od zainteresowania ktoś wyciągnął, urwał. Zainteresowanie po prostu nie dopływa. I ta trzecia taka definicja tutaj dużo dała, pomogła mi właśnie neurolog Kaja Nordengen. To nie jest mój język, więc przepraszam cię, Kaja. Depresja jest nierównowagą procesów fizycznych, których nie widać, bo zmienia chemię mózgu, a tego nie widzimy. I zdecydowanie łatwiej nam jest pewnie zrozumieć chorobę, która polega na tym, że ktoś złamał rękę albo ma jakiś wyłamany bark, bo to widać. A depresja zmienia człowieka, ale tego nie widać, bo to wszystko dzieje się w aktywności konkretnych obszarów mózgu. A dokładniej to neuroprzekaźniki, ich rodzaj uwalnianych neuroprzekaźników zostaje zmieniony. Neuroprzekaźnik to jest neurotransmiter, to jest taki związek chemiczny, który przenosi sygnały pomiędzy neuronami, pomiędzy neuronami a mięśniami, pomiędzy neuronami a gruczołami. I tego nie widać, ale to się zmienia. Więc depresja jest zmianą fizyczną, której nie widać. Nie będę mówiła o wszystkich neurotransmiterach, ale na pewno znasz dwa. Serotonina to taki mały Budda, dostarcza spokoju i dostarcza optymizmu. I wyobraź sobie teraz, że ten twój mały Budda wstaje i po prostu sobie idzie. I sobie idzie w pole, odchodzi sobie w pole ryżu i jesteś pozbawiony takiego Buddy, po prostu go nie ma, więc tego ani tego spokoju, ani tego optymizmu i w tobie nie ma. A drugi to dopamina i ona też jest niezłym graczem, bo odpowiada za zainteresowanie, bo odpowiada za motywację, bo dzięki niej jesteś w stanie sobie zaplanować zadanie, odhaczyć to zadanie, wykonać to zadanie, zmotywować się do tego zadania i odczuwać też taką satysfakcję z nagrody za wykonanie zadania. Generalnie planować, działać, żyć. No i znowu możesz sobie wyobrazić, że to jest, ta wtyczka jest wyciągnięta, nie odczuwasz tego. No, to ciężko się zrobiło, więc bo się chyba zrobiło trudno, dla mnie też się zrobiło za trudno, więc nie wiem, możemy sobie klasnąć w dłonie, możemy zabić brawo, bo po pierwsze to już jest ta połowa wystąpienia, więc można kończyć jeść śniadanie albo iść po kanapkę, a jak ktoś poszedł, to proszę wrócić, wracaj, bo przechodzimy do tego, jak pomóc podopiecznemu z depresją. A po drugie, jeszcze naprawdę można sobie zabić brawo, bo to jest fajne, jak macie neuroprzekaźniki, które funkcjonują dobrze, jak masz neuroprzekaźniki, które funkcjonują dobrze w twojej głowie. I naprawdę może być to powód, albo zachęcam cię do tego, żeby to był powód, z którego się cieszysz, z którego potrafisz się cieszyć. I jesteśmy tu. Czy trening może wyleczyć depresję? Pierwsze pytanie najpierw. A jakbyś mogła przesunąć jeszcze, bo tutaj mam super cytaty, tak, tutaj mam super cytaty, które zebraliśmy z podopiecznymi. Kilka jest ich, kilka jest moich i nie będę zdradzała, które są czyje. O, tak zrobię. Ale poczytamy je razem. Budowanie świadomości przez ciało jest pierwszym krokiem, takie back to basics. Pierwszym, żeby cokolwiek zrobić i wyjść z ciemności. Praca z ciałem może przynieść poczucie bezpieczeństwa. Masz imperatyw do zrobienia czegoś, punkt wyjścia do powrotu, do dbania o siebie, zauważenia siebie znowu. I nie ma też nic złego w tym, aby się pooszukiwać przez chwilę na początku i polecieć samą taką protezą, czyli robić trening bez angażowania się w trening. A na pewno pamiętasz, że
taka osoba nie odczuwa zainteresowania, więc ciężko tutaj mówić o ogromnym angażu jej w trening, ale mimo wszystko dla dobrych skutków treningu, o których za chwilę, dobrze jest takiej osobie pomagać na ten trening się wybierać. Chodziłam też na siłownię z takiej kontry, żeby zostać maszyną fitnessową. Nie rozumiałam potrzeb swojego ciała. Sam fakt przerzucania emocji na fizyczność pomógł. To jest bardzo dobry punkt. Bo kiedy nagle nie masz siebie, nie rozumiesz siebie, straciłeś siebie, nie masz swojej wartości, utraciłeś ją, to ta fizyczność twojego ciała gdzieś tam cię jednak zaczyna definiować z powrotem. Mnie nie było, więc ta fizyczność to było o, to było całkowite zastąpienie wszystkiego innego bycia, jak z nim. Na sali treningowej byłam nieobecna, płakałam tam, treningi robiłam z automatu, nie chciałam się odzywać do nikogo, każda interakcja z osobami, które znałam, budziła wewnętrzny dyskomfort, ale wydaje mi się, że ta fizyczność pozwoliła mi zachować funkcje życiowe, a na pewno w tym czasie przestawałam myśleć o tym, jak te funkcje życiowe sobie odciąć. Trening, to już troszkę zaczęłam mówić, pozwala budować nowe ścieżki, nowe dróżki, połączenia nerwowe, czyli coś, czego mózg, w którym przed chwilą ktoś wysadził autostradę połączeń nerwowych, potrzebuje. Bo trening fizyczny sprzyja powstawaniu szeregu neuroprzekaźników w mózgu, a one pozwalają redukować stres. I jakbyśmy teraz mogli przejść do tego drugiego pytania, czyli jaki trening dla osób odczuwających symptomy depresji? Teraz jest mięso, nie, jeszcze niżej. Tak jest. Regularność treningu podopiecznego. Regularność pomaga trzymać lęk na dystans, więc dbaj o tą regularność. Progresuj tylko wtedy, kiedy podopieczny będzie gotowy. Tak, bo energia i motywacja podopiecznego z depresją mogą leżeć, a właściwie leżą. Więc lepiej zaprogramować start powolny i naprawdę w tym przypadku to ten podopieczny będzie mówił, jak przesuwamy sobie programowanie. Nie programuj PR-ów i jednostek na wielkościach słów maksymalnych. Dlaczego? Pamiętasz czerwoną flagę, która się nazywała maksymalny i chroniczny stres? To właśnie dlatego. Czyli życiówki według mnie odpadają na takim treningu, bo nie będziemy mieć odpowiedzi w układzie nerwowym, bo nie działają neuroprzekaźniki tak, jak powinny. Ten szejk z neuroprzekaźników się wylał i nie odżywia, i nie zregeneruje osoby dotkniętej depresją, tak jakby zregenerował osobę, która nie jest z nią dotknięta, osoby zdrowej. Czwarty pomysł na trening dla osób odczuwających symptomy depresji czy borykających się z depresją to trening prehab. To na przykład może być też functional body building, trening wytrzymałościowy i myślę, że, ale to tylko moja intuicja, że część sportów walki, w których takich klasyków, w których siła pochodzi z uwagi. Nie wiem, czy jakiś jiu-jitsu może. Nie tak mocno siłowych, ale jednak które będą pobudzały znowu budowę nowych połączeń nerwowych. I przyda się też trening, który monitoruje potrzeby ciała. Trener czy trenerze, który słuchasz, jesteś fachowcem od ludzkiego ciała, a ciało to nie tylko ruch. Potrzeby ciała to nie tylko ruch. Potrzeby ciała to też oddech, to też sen, to też dotyk, zabawa, to też wydalanie, trawienie, to seks. Więc ja używam ankiety, kartkówki, wejściówki z podopiecznymi, sprawne ciało i stworzyłam ją dzięki wiedzy też ogromnej Wojciecha Eichelbergera, który też gdzieś w mojej podróży mi pomógł zrozumieć wiele rzeczy.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to z trenerów, to mogę podesłać, bo to pozwala taka kartkówka w kilkanaście sekund sprawdzić to, czego nie wiemy o podopiecznym, to co robił w domu, albo nawet jemu głównie pokazać to, czego nie robił. Albo pokazać, wychwycić jakieś obszary potrzeb ciała, które nie są zaspokojane. Osobom, które ćwiczą, kartkówki nie wyślę, bo nie wysyłam kartkówek tym, którzy mają je pisać. No i joga. A pamiętaj, że jogi jest wiele. Joga może być spokojna, a można tańczyć na zawieszonej na 4 metrach huście. Do tego w Chorwacji. Ha, powrót numer 1. Dobra, dalej, Edyto, chyba. Whatever you did to me does not define me. Nadia Bolz-Weber. Polecam historię tej dziewczyny. Wyzwalacze depresji, jesteśmy w punkcie numer 5. Czy da się przed nią uciec? Do depresji może dojść w momencie, i tutaj ja jestem tym przypadkiem, patrzę też na zegar, Edyto, pokażesz mi, ile ja mam minut? Czy mi napiszesz liścik? Czy mi napiszesz? Dobra, kontynuuję. Depresję u mnie wyzwoliło zerwanie relacji międzyludzkich i do tego bardzo nagłe zerwanie. To może być na skutek śmierci, może być na skutek rozstania, na skutek zmiany pracy, upadłości pracy, bo może też chodzić o zerwanie relacji zawodowych. Jeden z moich podopiecznych doświadczył nawrotu depresji po przeprowadzce do innego miasta dla innej pracy, więc też mi się to zrywanie relacji skumulowało. Wsparcie społeczne i właśnie takie relacje międzyludzkie pozostają decydujące przez całe życie dla człowieka i to jest taka narracja profesora Bauera. On mówił, że to właśnie relacje międzyludzkie osłaniają nas przed nadmiernymi skutkami stresu, przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia reakcjami na stres. Więc jeśli one są zagrożone, i one się urywają, i to jeszcze do tego nagle, brutalnie, niewytłumaczalnie, to stąd może być to podwalina depresji. Coś, Edyta, pisałaś, tylko nie wiem gdzie. Tak, Kasiu, bo jesteśmy już troszeczkę opóźnieni, więc troszeczkę musi się przyspieszyć. Dobrze, dobra, już to ogarnę. A powiedz mi, ile mam czasu, to ja się wtedy... Wiesz co, jakbyś dała radę wyrobić się 3 minuty, to by było fajnie, bo po prostu już jesteśmy opóźnieni 10 minut. Dobrze. Dobra, to dawaj kolejny. Miano świata dla jednego człowieka jest warta wysiłku i ustawiam sobie 3 minuty zegar. To powiedział jeden z moich podopiecznych. Certyfikowany trener personalny jako pomoc w walce z lękiem. I stresem, tak? Nie z depresją, tylko ze stresem i z lękiem, bo to jest właśnie to, co możemy jako trenerzy robić. Trener nie jest od diagnozowania choroby, ale jest od supermocy, którą może dzielić się ze swoimi podopiecznymi, dawać im energię, motywować, a przede wszystkim prowadzić sportowo, bo mam nadzieję, że to wybrzmiało, że ten ruch jest naprawdę, może być ogromną pomocą dla osoby, która albo dopiero doświadcza, albo już się mierzy z tą depresją. Mam takie natomiast spostrzeżenie, że w pomocy niesionej osobie z depresją nie może zabraknąć różnorodności, więc poza tym treningiem absolutnie być może powinna być używana farmakologia, na pewno psychoterapia, a na pewno też nauki, samodzielne nauki radzenia sobie z trudnymi myślami i zapobieganiu nadmiarowi stresu. I
Przygotowując się do tego dzisiejszego wystąpienia, spisaliśmy sobie takie prawidła z podopiecznymi, taki łagodny statut, co można zrobić, co może zrobić, co możesz ty zrobić, profesjonalista fitness, aby pomóc podopiecznemu w walce z lękiem. To chyba tego statusu nie ma, on jest w mojej głowie, więc teraz był czas, żeby wyciągnąć sobie kajecik i notować. Ostatnie wskazówki. Minęła minuta. Jeszcze mam dwie. Ostatnie wskazówki to są następujące, więc dobrze jest nie wciskać optymistycznego kitu. Wydaje mi się, że smutek to tak samo produktywna emocja jak radość, więc warto znać obie i siebie w tych obydwu odnaleźć. Bądź łagodny w pomocy odbudowywaniu takiego optymizmu. Pokazać sposoby na akceptację własnego ciała, bo nauka akceptowania ciała pozwala budować potem w mózgu schemat akceptowania innych sytuacji, które się wydarzyły. Pokazuj, że treningi to proces. Ja nie widziałam rzeczywistości w realiach procesu i na osi czasu. Trening mnie nauczył, że życie to jest proces i że w życiu chodzi o procesy generalnie, więc nauczył mnie tego na nowo. Fajnie by było też nauczyć się akceptować stratę. Myślę, że na treningu jest to do zrobienia. Szkoda, że nikt nas tak tego od małego nie uczy globalnie. Jakoś jesteśmy tak edukowani w bardzo wąskim korycie osiągania, gromadzenia sukcesów, które absolutnie są pozbawione sensu, bez porażek i bez strat. Więc to obchodzenie się ze stratą też jest fajnym pomysłem na pomoc podopiecznemu z depresją. A nie jest popularne. A wierzę, że ty tam, człowieczku, który siedzisz po drugiej stronie i już się przebierasz nogami, bo już jest opóźnienie ogromne, że potrafisz to zrobić i masz potencjał. A nawet nie wierzę, tylko wiem, że masz potencjał, żeby nieść komuś pomoc. Bądź partnerem, pielęgnuj relacje z podopiecznym. Magda Engel będzie w ogóle mówiła o relacjach z podopiecznymi. Chyba fajny wykład też będzie w listopadzie. Natomiast trener, wydaje mi się, że można robić wszystko w zakresie pracy naszej, bo nie chodzi też o to, aby przekraczać relacje zawodowe. My nie jesteśmy lekarzami, nie diagnozujemy, ja nie diagnozuję, nie jestem od leczenia. Ale nie muszę wchodzić komuś z butami do życia i na siłę uszczęśliwiać, bawić się w terapeutę, na którym na pewno nie jestem, natomiast mogę, mój profesjonalizm trenerski może mieć pierwiastek partnerski, pierwiastek zrozumienia i pierwiastek pielęgnacji o relacje.